Siemano panowie, rozpoczynamy misję. Kowalski, raport taktyczny, czekam. No skąd ja miałem to wiedzieć, no trzymałem w prawo po prostu, bo nic innego. Ja nie widzę, co się dzieje na ekranie, come on. Przerażające to jest. No i kolejna mapka na dziś. Wchodzimy tym razem w kolejne awarded mapki. Jest to nowy Medium Demon, nowa mapa na poziomie demonicznym, która się pojawiła. Pixel Puff 2. Dużo o nim pisaliście na Discordzie. Mam nadzieję, że wszyscy mieliście trochę racji, bo opinie paradoksalnie były mieszane. Nie wiem, jak to wyjdzie przez wzgląd też na to, że ilość obiektów podobno powoduje u niektórych spadki klatek, ale zobaczymy. Zobaczymy. High Object Count to jest coś, co ja bardzo lubię widzieć, coś, co ja bardzo lubię ogrywać, więc zobaczmy, co prezentuje sobą Pixel Puff 2. Nowa mapa w Geometry Dash. Wait, what? Ja w ogóle nie tego się spodziewałem. Ja chciałem jakichś kolorków, wesołości. Details high. Dobra, niech zostanie high. Pozdrawiam mamę, tatę i rodziców. To jakaś fabularna mapa, widzę. Dobra, rozumiem, rozbije się tym helikopterem. No już rozbijaj ten helikopter. No nie spadaj, jakbyś był kawałkiem papieru, tylko jakbyś był helikopterem. Ale fajny detal. Zmiana kolorów w momencie, jak jestem pod wodą, na bardziej niebieskie. Szanuję. Okej. Siemano panowie. Rozpoczynamy misję. Nie wiem, co dokładnie mieliśmy tu robić, ale mam nadzieję, że wytyczne zaraz zostaną nam przekazane. Team, rozejść się. O! To był kolec. Okej. Spoko, drożdżak, leć. O, fuck. Co? Czekaj, co? Może tu mam stanąć? A, tu miałem stanąć. Ej, czuję się jak Rambo. To jest jak nic misja zwiadowcza. Nie widzę tych kolców, denerwuje mnie to. Denerwuje mnie to już, na dzień dobry. Dobra, słuchajcie. Wasz kapitan ma pewien problem, także musicie iść trochę przodem. O matko bosko, kochano. To faktycznie może chwilę potrwać. Ale nie dlatego, że mapa jest długa. Tylko przez wzgląd na moje umiejętności. No czemu ja nie mogę tego przeskoczyć? Może dlatego, że nie widzę dokładnie tego hitboxa. A jak nie widzę dokładnie hitboxa, to zakładam, gdzie on jest i najwyraźniej źle zakładam. Hop, no właśnie, tak? No. No, jak się pojawiliście, to od razu mi wyszło. Widzicie? Skład potrzebuje was po prostu. Jezus Maria. Jakie animacje. Okej, dobra. Szybka akcja. Przepraszam, ale ja się wszystkiemu tutaj przyglądam, bo jest... bardzo... no... sztos jest to zrobione, tak? Klimatycznie. Dobrze. Nie! Skąd miałem wiedzieć, że to się zwali? W sumie powinienem wiedzieć, ale to nic. O nie, dobra, jeszcze raz spadnę. Ale jak głupio robię. Dobra, to stoi, to jest stabilne. Muszę poczekać, aż się bujnie. Skoczyć. Dobrze, jeszcze raz. I do góry. Great. Chapter 2, puzzles. Dobra, to jest robota dla naszego hakera. Pawciu, jedziesz. Puzzle są twoje. Co się dzieje? Puzzles. Aha, trzeba to przepchnąć, tak?
Nice. Nie mogę. O, udało się. Hakerze, nie poddawaj się. Jesteś naszą nadzieją w takim miejscu. Nieprzyjaznym środowisku pełnym zagadek i pułapek. Ale sztos. Aha. Okej. Dobrze. Zbugowałeś level, ale jest git. Dobra, kolejna zagadka zrobiona. Kowalski, raport taktyczny, czekam. Systemy ochrony są absolutnie nie do przejścia. Tam jest kolejny ten. Tam wejść. Tędy? Dobra. Okej. Ha, to przesuwa dwa. Dobra. Zagadka też rozwiązana. Tam jak wejść teraz? Dilla, jak wszedłeś w tamto miejsce? Potrzebuję wiedzieć. Chcę tam być. O, dobra, jestem. Słuchajcie panowie, przypadkiem rozwiązałem zagadkę. Znaczy... Wasz szef zrobił robotę. O fuck. Zdążyłem. Mamy to. No i zginąłem, no. Mamy to. Wszystkie pięć. Co teraz? Ha, windą w dół. O fuck. Serio, winda też jest pułapkowa? To spadnie? Spadnie, no. Robots kill robots. Dobra, panowie. Czekam na cały skład. Meldujcie się na dole z szybu windy. Jesteśmy tutaj z Kumaksem. Poczekamy. Jest i nasz haker, Pawciu. Dobra, deala. Decydujemy. Idziemy w prawo czy w lewo. To mnie zabije? Tak, to mnie zabije. Okej. Okay. To potrzeba coś mieć. Jednak idziemy w lewo, słuchajcie. Robomorph? Aha. Staliśmy robotami. Rozumiem, że teraz możemy przejść przez te drzwi. O! Shit. To było całkiem sprytne, żeby nas tak zabić. Spoko, Kamski, nie ma najmniejszego problemu. Znowu się dałem w to samo złapać, głupek. Dobra. Lecimy. Jesus Christ, co się stało? Aha. Unstable. Great. A czemu nie mogę przejść? A tam trzeba było wcisnąć przycisk. Nice. Fuck. Git.
Dobra robota, panowie. Znaleźliście tajne przejście. Dobra, wyłączyłem wiatrak. Jest git. Co? Tych nie wyłączyłem, wyłączyłem tylko ten jeden. Aha. No nie, no przecież zaraz umrę. Tak to jest Pixel Puff 2 Fanboy, no. Dobra, już jestem. Już załapałem, sorry. Bo to z mojej perspektywy wyglądało tak, jakbyście to zrobili bez, więc... Myślałem, że można. A, miny. O. O, pff. O, hit. Co się dzieje? Halo, tu latają jakieś... Okej. Matko, i te kamerki z brodem z Five Nights at Freddy's. Dzięki, Pawciu, że poczekałeś. Skład znowu razem. Be quiet. Teraz pamiętajcie tylko, żeby za bardzo nie hałasować. Ups. Dobra. Robimy to kroczek po kroczku. Nie wiemy, co tam czeka, więc trzeba to robić powoli. E? Okej, okay, dobra, to nie było trudne. Coś tam krzyczy. Nie podoba mi się ten fakt. Na co wyskoczyliście? Na co wyskoczyliście? Ja tu nic nie widzę. O. O, that was nice. Oh. I'm waiting. W bólach i trudach, ale dotarłem. Hej, drożdżak. O matko, biegnij! O matko. Panowie, uciekamy! Co się dzieje? A zmienia się grawitacja. Dobra. Aha, i tu już przestaje się zmieniać. Okej. Okay. Albo to ten prąd robi. O ja pierniczę, ale się zamęczę teraz. O! Run! Co? Czemu nie miałem... Mniejsza. Och. Dobra. Co? Od czego zginąłem? Grrr. Sekwencje ucieczkowe są o tyle irytujące, że nie można się zatrzymywać. Co tu się dzieje? Jak ja mam tego uniknąć? Ja nawet tego za dobrze nie widzę. Godzinę i zrezygnowałam. Okej. Okay. Powiem szczerze, przeraziłaś mnie teraz. Przeraziłeś. Sorry, myślałem, że to drożdżak. A tu jeszcze skok muszę wykonać, dobra. Czyli wszystko na zapamiętanie, rozumiem. Ach, to nie skakać, a potem skakać. Dobra. Of. Uciekło mi spod nóg. Run, run, jump, 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 jump. Co? O matko. Run, run, jump, jump, jump. Czy jakieś te... To jest Medium Demon chyba. Jeśli się nie mylę, poziom trudności to Medium Demon. Level się nazywa Pixel Puff 2.
Co? I tak bez zapisu całość? Dobra, jump. Jump. Ej, za wolno. Środkiem. Tak. Jump. Środkiem! God damn it! Naprawdę nie ma tutaj za dużo przestrzeni na błąd. To jest straszne. Dobra, po prostu muszę podskoczyć. Kropka. Nieważne, co tam się dzieje. Ja kompletnie nic nie widzę. Ale nie muszę widzieć. Ja za mało widzę. To jest największy problem tej mapy. W tej chwili ja nie widzę hitboxów rzeczy po prostu. Nie widzę ich. Ja wszystko robię na pamięć. A sama pamięć mi nie wystarcza. Tak by to trafił. No skąd ja miałem to wiedzieć? No trzymałem w prawo po prostu, bo nic innego. Ja nie widzę, co się dzieje na ekranie. Come on. Przerażające to jest. Dobra, teraz trzymać w prawo, aż dopóki nie będę musiał skręcić w lewo. I kompletnie nie widzieć, co dalej się dzieje na tej mapce. Masakra, jakie to jest straszne. Jump, dobra, jump. Teraz spaść ładnie na dół. Nie zdążyłem, jak zwykle. I to by mi się bardzo przydała. Ta wersja treningowa, żebym mógł właśnie się przyjrzeć temu levelowi trochę bardziej. Aha, tam są windy, ja muszę po tych windach skakać. Dobra, widzę już. Pierwszy raz je zobaczyłem, wiecie? Jak widzicie, sobie radzę świetnie z sekwencją ucieczkową, to co tym bardziej mówicie o autoscrollach, a ta sekwencja ucieczkowa nawet się nie zbliża do leveli pokroju nawet Easy Demonów autoscrollowych. Co tam się wydarzyło? Nie mam pojęcia. Jak do tego doszło, nie wiem. Co ty mówisz? Ja na minę tam jakąś deptę? W ogóle jej nie widzę. A, za późno. Każda śmierć jest kanoniczna. A, tu jest do góry. Dobra. My bad. Go. Lewo. Podskok. Co? Gdzie ja wpadłem? Nie, tam się nie dało wcześniej wpaść. Kurde, molno, przecież no nie mogę, no. Tam nie było w ogóle wcześniej takiej opcji, żeby wpaść. Dobra. Lewo. Jump. No, jumpuj. No nie mogę. Ale nie odpuszczę tego, no przecież to jest... Nie odpuszczę, no muszę to przejść. Windo, błagam, nie zepsuj się. Cześć, Kumax. Midnight Parkour. To nie jest koniec tego levela. Idziemy dalej. God damn it! Ale fajny feeling. To był bardzo fajny feeling tego levela. W sensie tego fragmentu levela, o tak. Aż mi się zaczął trochę... Nie wiem, czy zauważyliście, że mi się zaczął klatkarz psuć. Ja widzę, że spada. Spadł. Kurde. Dobra, wyszło. Podbitki. I love it. Co? Aha, I get it.
Boom, dobra. Hit. Fine. What? Excuse me? No czemu ja tak robię, no? Come on. Łatwe. Dobra. Grawitacjo, dlaczego mi to robisz? Ja cię lubię taką, jaka jesteś. Nie potrzebuję, żebyś się zmieniała. Nice. Mam backpack. To będzie spadochron. Ho, 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 ho. Hotel. O, zginąłem. Upsik. Nie zauważyłem, gdzie mam lecieć. Jest w dół. Dobra. O, diament. Okej, okay, fajnie. Tu? Okej, okay, I see. To wszystko fajnie, dopóki wszystko działa, nie? Nie, ale bardzo fajnie, dopasowana muzyka. Generalnie ten level jest mega dobrze zrobiony. Poza tą nieczytelnością tego jednego fragmentu. No i ogólnie momentami nieczytelnością, ale... Dobra, Pawciu, dawaj jeszcze raz, zrobisz. Please verify her. Co? Przepraszam, co? Incorrect. Jeszcze raz. Dobra. No i zgubiłem. Come on. Nie ogarniam. Jeszcze raz. Dobra, teraz nie spojrzałem nawet. Będę strzelał znowu. Nie ma mowy. Limbo, limbo. Nie zrozumie. Wyjdź z mojej głowy. No nawet nie spojrzałem, o który chodzi. Mam monetę. Świetnie. Metro. Way out. A way out. Swoją drogą świetna gra też dla dwóch osób. Ale już chyba o nim wspominałem kiedyś dawno temu. Dobra, Kumax. Trzeba wsiąść. Jedziemy. To metro coś niepokojąco przyspiesza. Okej. Dwa na cztery zamki. Och. Są inne wagony. To ma sens. Scenka ze śmiercią, nice, I love it. Siema. Chociaż jak piszesz hi, to spodziewam się, że albo nie jesteś z Polski, albo jesteś botem. Dobra, ale to są najpierw te do wciśnięcia, ja sobie mogę wcisnąć. Great. Aha, bo tu jest... Oj! Dobra. Okej, 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 okej. Nie zauważyłem, że się wysunęła ta drabinka. Najsik. Czekam na stację. Area Trigger, można wybrać minusowe Group ID. Way out. Let's go. Morozowa. A to jakby idę po schodach, zbliżała się mapa, ta kamera. Śmieszne. Strasznie głośno, ja niczym przez telefon.
Chapter 6. Oh fuck. Nie zauważyłem oczywiście tych kolców. Co? Tam na dole też są nic w sobie? A, aha. Ojej, ojej. To chwilę zajmie. Serio? No, off. No. Okej. Okay. O, dobra. Teraz tu. Ale mnie chcieli zrobić. Witam, powróciłem. Dajcie mi wygrać. Siema. Witaj z powrotem. Co? O. Ha. Fajny motyw. Tyrolka. Co? Co? Dobra, nie za długo być w jednym miejscu w takim razie. A nie, po prostu muszę zwracać uwagę, gdzie spadam. Okej. Chciałem przejść na czerwonym, ale kozak. Podoba mi się. W kolce, of course. Ja nigdy ich nie widzę. Chase part? No totalne. Dopiero wbiłem. No chase part był męczący, bardzo męczący. Dobra, czekamy na zielone. What the hell? Co? Co się stało? Czym umarłem? O, no właśnie. O, dobra, udało się. Dobra, Adam Małysz. Leć, Adam, leć! O, zmieniłem się na chwilę w tekulę. Nice. Co to jest tekula? Nie tekula, tylko zmieniłem się w tę kulę. A. Taką, która zmienia grawitację góra-dół. Nie ta kula, nie tekula. Okej, okay. Okej, okay. Okej, okay. Kilka skoków i rozwalam most. Okej, okay. Okej. Okay. Dobra, muszę bardzo uważać na ilość skoków. Mocny. O Jezu, czy wy też oglądaliście tego? Jak on jest? I Show Speed? Tak się nazywa ten gość? Mocny gaz? Rzeczy ja właśnie powiedziałem to za głośno i za wyraźnie. Mocny gaz? Mocny gaz. O fuck. Wiesz co, jak skończymy ten level, to będziemy przechodzić do części, gdzie oglądamy, bo nie mam... Bo i tak już niewiele czasu zostało, szczerze powiem. Więc będziemy jeszcze ogarniać YouTube zaraz. Ty, wyszczeli rakietę. O! Rakieta jest po nas. A nie, to koniec. Koniec levela. Don't be upset. I'm not. I'm not. But a good level. No dobra, Matthew, jak mówisz, że jest krótki, to podrzucaj ID i zaraz wklepiemy. Nice! Ale fajne są te cutscenki i początek, wszystko w takiej formie jakiejś takiej tajniackiej misji. Rozbicie helikoptera, potem ten chase sequence, jakieś zagadki logiczne. Cutscenki. Mimo tego, jak dużo osób narzeka na ten level, to pod kątem takim technicznym i nie wiem, czy fabularnym, może bardziej imersyjnym, jest zrobiony przekozacko i ja jestem jego ogromnym fanem. Absolutnie uważam. To się nazywa jak? Pixel Art, zdaje się, 2. Naprawdę kozak level. Bardzo mi się podobał. Bawiłem się prześwietnie. I chase sequence może zajął mi trochę, ale nie zmienia to faktu, że naprawdę mega na plus. Pixel Puff. Przepraszam bardzo, ktokolwiek to słyszał i się skrzywił. Pixel Puff 2, świetny level.